Witajcie, z tej strony Szalona Szynszyla. I gdy piszę do Was te słowa, jest już prawie po sesji. Chcę Wam bardzo podziękować za to, że trzymaliście za mnie mocno kciuki. Jak widzieliście w tytule, tematem dzisiejszego odcinka są dzieje rodziny Landgrabów. Lecz zanim o nich opowiem, chciałabym zrobić małą aktualizację, jeśli chodzi o historię Belli Ćwir. Mianowicie, jej historia jest już wyjaśniona. Dowiedziałam się o tym dzięki Violeni, która zwróciła mi uwagę na tweet Sary Holding. Simguru Sara przyznała, że prawdziwa Bella Ćwir to ta, która została obrana cesarzową kosmitów. Violeni, mam nadzieję, że dobrze czytam twoją ksywkę, napisała w komentarzu pod filmem o zaginięciu Belli, że w Dziwnowie był klon Belli i to on udzielił wywiadu, z czym muszę się w 100% zgodzić. Przepraszam was, że nie dotarłam do tego tweeta, tworząc filmik o Belli, ale z drugiej strony może to i dobrze, ponieważ moje snucie teorii o pani Ćwir obejrzało już prawie 100 tysięcy ludzi. A po łapkach w górę mogę stwierdzić, że im się podobało. To tak gwoli wstępu i wyjaśnienia. Teraz przechodzimy do meritum tego odcinka i poznamy historię rodu Landgrabów. Po pierwsze, wypadałoby omówić etymologię nazwiska. Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to land grabbing, czyli z angielskiego grabież ziemi. Inną konotacją może być niemiecki tytuł szlachecki Landgraf. Landgraf był władcą feudalnym, który podlegał bezpośrednio pod cesarza. Według mnie oba wyjaśnienia pochodzenia tego nazwiska są pasujące, ponieważ świetnie oddają charakter tej simowej rodziny. Mówiąc w największym skrócie, landgrabowie są dla simów takim rodem, jak dla nas byliby potoccy, zamojscy lub czartoryscy. Mam dziwne wrażenie, że są oni jednak też podobni do tak zwanych rodów iluminatów, takich jak Rockefellerowie i Rothschildowie. Kim więc są landgrabowie? Jakie trupy chowają w szufladach? Kto sprawił, że rodzina stała się aż tak majętna? Dlaczego wydziedziczyli Johnego Zesta? Co sprawiło, że Malcolm stał się zły? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku Tajemnic Simów. Kończąc ten drugi wstęp, chciałabym zacząć kolejny. Także na wstępie chciałabym powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że wielu z Was rodziną Landgrabów zainteresowało się za sprawą simowego serialu Czwarta Dynastia, nagrywanego przez Mary Kay and Play, którą, jeśli jakimś cudem ogląda ten filmik, serdecznie pozdrawiam. W jednym z odcinków dowiadujemy się, że Nancy Landgrab została podstępnie zamordowana przez swojego męża Geoffreya. Oczywiście tej historii nie zawrę w moim odcinku, ponieważ nie jest, że tak się wyrażę, kanoniczna, ale według mnie jest świetnym przykładem fenomenu serii The Sims. Każdy może tworzyć tu swoje historie. Chociaż moi widzowie donoszą mi, że co do Nancy, to jest jednak coś na rzeczy. Ale o tym później. Żeby nie przedłużać, skończę ten długi wstęp i solennie obiecuję, że w końcu przejdę do Adrem i nie będzie już czwartego wstępu. Pierwsza wzmianka o Landgrabach w serii pojawia się już w The Sims 1. Wprawdzie nie pojawia się żaden żywy Sim o tym nazwisku, jednak dowiadujemy się, że wyspę wakacyjną założył admirał Landgrab. Postać admirała zostaje nam przypomniana również w The Sims 3, notabene również w dodatku związanym z wakacjami, czyli w wymarzonych podróżach. W Champlain Sims znajduje się posiadłość Château du Landgrab, która nie jest zwykłym domem, tylko miejscem eksploracji. Co ciekawe, admirałów Landgrabów mogło być dwóch, ponieważ znamy dwie przyczyny jego śmierci. Jeśli chodzi o admirała wspomnianego w jedynce, to jego notę biograficzną możemy odczytać w trybie kupowania. Oczywiście kochanych tłumaczy po raz kolejny poniosła fantazja, ponieważ w polskiej wersji jedynki nazwisko admirała brzmi Przemysłowy. Opis tego obrazu brzmi: portret admirała przemysłowego kosztujący 1980 simoleonów. Admirał przemysłowy jest najtragiczniejszym bohaterem morskim sim narodu. Po odniesieniu szeregu śmiałych zwycięstw w młodości, zajął się prowadzącą w dół spiralą przedsięwzięć handlowych, dyplomacji, kanonierek i nieuchronnym łamaniem traktatów, które do dziś nieodparcie kojarzy się z tą rodziną. Tutaj sportretowany jest tuż przed wyprawieniem go na tamten świat przez wzburzonych tubylców. Pierwsza przyczyna śmierci to zabicie przez tubylców. Gwoli przejrzystości dopowiem jeszcze coś o wyspie wakacyjnej. Admirał jest tam wspomniany w opisie Parku Narodowego Czarmo Czaru. Park założony przez admirała przemysłowego jako pierwsza zdobycz kolonialna. Aż do dziś ten cichy rajski zakątek pozostawał praktycznie nietknięty. Czy zabili go pierwotni mieszkańcy wyspy wakacyjnej? Hipotetycznie jest to możliwe. Co do postaci admirała przedstawionej w trójce, jego wygląd różni się nieco od wyglądu admirała w jedynce. Możemy to porównać po portretach. Strój admirała z trójki wygląda na o wiele bardziej nowoczesny,
jakby obu panów dzieliło kilka stuleci. Poza tym wiemy, że admirał pochodzi z Francji, że miał konflikt o nektar z rodziną Nektu, którego kulminacja nastąpiła w chwili porwania i uwięzienia dziedziczki rodu Anastazji, uratowanej później przez poszukiwacza przygód Jamesa Vaughana w trakcie szturmu na Chateau de Langrabe. Wiemy też, że admirał utonął w czasie buntu przeciwko królowi w bitwie morskiej. Te dwa całkiem odmienne rodzaje zgonu dają mi prawo stwierdzić, że obaj admirałowie są wprawdzie ze sobą spokrewnieni, ale to nie jest ta sama osoba. Wiele osób uważa, że admirał Landgrab jest postacią, która zdobyła ten ogromny dziedziczny majątek rodziny Landgrabów. Ja jednak uważam inaczej. W dawnych czasach, żeby zostać wysoko postawionym oficerem, takim jak na przykład admirał, trzeba było być urodzonym w odpowiednio majętnej rodzinie. Aby poznać domniemanych protoplastów rodu, trzeba się cofnąć aż do średniowiecza, gdzie poznajemy postać Demetriusa i Daciana Landgrabów. Demetrius jest lordem gildii, zaś Dacian jego synem. Wiąże się z nimi pewna misja, w której zakochany Dacian ucieka z piratką Mgiełką. Te postacie występują najwcześniej w historii rodu, ale jak już widzieliście, są oni szlachcicami, więc pozycję społeczną rodu budowali jeszcze przodkowie Daciana i Demetriusa. Co ciekawe, Demetrius jest jedynym przedstawicielem rodziny, który nie jest blondynem. Kolejną postacią z rodu Landgrabów, która jest dość ciekawa, jest Grzegorz Landgrab. O jego istnieniu dowiadujemy się z The Sims 2. Jeżeli nasz sim rozwija karierę poszukiwacza przygód, może pojawić się okno wyboru, które mówi, że Grzegorz był skromnym nauczycielem żyjącym pod koniec wieku, który wszedł niespodziewanie w posiadanie wielkiej sumy pieniędzy i stał się najbogatszym właścicielem ziemskim w okolicy. Nigdy tego nie wyjaśniono, chociaż liczne teorie sugerują przeróżne oszustwa, a Ministerstwo Przygody poprosiło, by światowej sławy poszukiwacz przygód, a więc właśnie nasz sim, rozwiązał tę sprawę raz na zawsze. Po intensywnych badaniach poszukiwacz przygód, czyli nasz sim, dochodzi do przekonania, że prawdę znają tylko dwie osoby: Sebastian Pocisk, księgowy Landgraba, oraz miejscowa cygańska wróżka. Sprawa nigdy do końca nie zostaje wyjaśniona. Co to może oznaczać? Może Landgrabowie na przestrzeni wieków zubożeli, ale żyłka do biznesu odrodziła się w postaci Grzegorza i to właśnie on odbudował fortunę rodziny? Mogło być też tak, że linia rodu, którą reprezentował Grzegorz, przeniosła się z Francji i po raz kolejny musiała ugruntować swoją pozycję społeczną. Przejdźmy teraz do The Sims 3. Landgrabowie zamieszkują Sunset Valley, Księżycowe Jeziora oraz Północną Grotę. Wiemy, że od czasów Grzegorza Landgrabowie z właścicieli ziemskich stali się biznesmenami, zakładając Landgrab Industries, w polskiej wersji językowej zwane Landgrab Enterprises. Jest to spółka, która wchłonęła wielką ilość przedsiębiorstw, przez co Landgrabowie posiadają praktycznie każdy rodzaj przedsiębiorstw, od klubów nocnych, przez wytwórnie zabawek i laboratoria, aż po wytwórnie serwo. Co ciekawe, znalazłam teorię, że w The Sims 2 szefem Landgrab Enterprises jest pani Zadecka. To wyjaśniałoby, dlaczego tak bardzo lubi się rządzić. W The Sims 3 dowiadujemy się też, że Landgrabowie są tajnymi właścicielami przedsiębiorstwa Morku Corp w Alsimharze. Wracając do Landgrabów, to właśnie oni zbudowali Sunset Valley, choć miasteczko założyli Ćwirowie. W mieście znajduje się ulica ich imienia oraz laboratorium należące do Landgrab Enterprises. W pięknej willi przy ulicy Letniego Wzgórza 10 mieszkają Danuta, czyli znana nam również z czwórki Nancy, Ireneusz, czyli czwórkowy Geoffrey, oraz ich syn Malcolm. Z opisu ich rodziny wynika, że to Ireneusz zmienił nazwisko po ślubie, ponieważ Danuta była dziedziczką Landgrabów. Ciekawą jest postać Malcolma, który w trzeciej części gry ma cechę dobry, zaś w czwartej zły. Czy to może być odwołaniem do jego imienia? Być może wiecie, że słowo malum oznacza po łacinie zły. A może to bogactwo rodziny zdeprawowało młodego Malcolma? Bo oczywistym jest, że jeśli nadamy Simowi cechę dobry, to ona blokuje dodanie cechy zły. Z biografii Danuty wynika, że często zaniedbuje ona dziecko, oddając się pomnażaniu majątku. Landgrabowie z Sunset Valley są w konflikcie z rodziną Alto, lecz jeśli grając innymi Simami będziemy śledzić poczynania Malcolma, dowiemy się, że po osiągnięciu dorosłości w wielu przypadkach żeni się z dziedziczką Altów Holly. Jeśli będziemy grali w The Sims 3 na konsolę, to życie Malcolma będzie toczyło się inaczej. Przeprowadza się on do Moonlight Bay i żeni się z Hannelore. Mają syna Adriana. Zrobię teraz mały przeskok pomiędzy wymiarami i opowiem wam o losach Malcolma i jego rodziców w czwórce.
Jak już wspomniałam, Malcolm ma tutaj zmienione cechy. Oprócz tego, że jest zły, jest jeszcze nikczemnym snobem, zaś jego aspiracją jest zostanie wrogiem publicznym numer jeden. Wielu graczy uważa, że to matka, a nie ojciec go zepsuła i jest czarnym charakterem, ponieważ zarówno w trójce, jak i w czwórce Geoffrey ma same pozytywne cechy. Coś jest jednak z Landgrabami z Oazy Zdrój nie tak. Ponieważ jak doniosła mi majawicka Sandra, gdy grała w karierze policjanta, była świadkiem bójki pomiędzy Nancy a Geoffreyem. Co ciekawe, takie wydarzenie spotkało nie tylko ją. Mary Kate miała nosa, że coś w tej rodzinie jest nie halo. W czwórce pojawiła się jeszcze postać John'ego Zesta. Z jego biografii wynika, że został wydziedziczony. Mieszka w Oazie Zdrój w domu podobnym do barakowozu. Nie wiadomo, kim jest dla Nancy i Geoffreya. Nie wiadomo, dlaczego został wydziedziczony. Pan Zest jest dla nas jedną wielką zagadką. Z trójki dowiadujemy się też, że z rodziny Landgrabów pochodzi prawdziwy villain. Nazywa się Magnus. Nie spotykamy go osobiście, lecz jego imię pojawia się w okazjach dotyczących kariery kryminalnej oraz stróża prawa. Z okazji kariery kryminalnej dowiadujemy się, że Magnus kradł platynowe cewki indukcyjne, zaś z policyjnej, że planuje przejąć władzę nad jakimś niewielkim narodem. Co do Sima, który mieszka w północnej grocie, to nazywa się on Todd Landgrab. I niestety nic ciekawego nie mogę o nim powiedzieć. W The Sims na konsole i The Sims Bustin' Out poznajemy Malcolma Landgraba, który raczej nie jest związany z Malcolmem z trójki. Malcolm daje różne zlecenia naszemu Simowi, a potem żeni się z naszą mamą, to znaczy oczywiście z mamą naszego Sima. Wtedy mama naszego Sima staje się macochą Dudleya i Mimi Landgrabów. W późniejszych wydarzeniach Malcolm i mama rozwodzą się, a my możemy nawet doprowadzić do śmierci ojczyma. Swoją drogą, czy mama na tym zdjęciu nie przypomina wam trochę pani Zadeckiej? W drugiej części gry dowiadujemy się, że Mirosław II Landgrab najprawdopodobniej był synem Mirosława I, który w sumie nie wiadomo kim był, ale istnieje teoria, że był synem Kermita i Kitty, co czyniłoby go bratem Danuty, chociaż może być również jej synem, ponieważ imię Malcolm w dwójce przetłumaczono na Mirosław. Jest jednak mało prawdopodobne, że Mirosław I jest synem Ireneusza i Danuty, zważywszy na to, że w trójce Malcolm jest w wieku Mortimera, a w dwójce jest od niego o wiele starszy. Mirosław I może być też Malcolmem z Bustin' Out. Ale to też jest mało prawdopodobne, ponieważ jak pamiętamy z wcześniejszej części filmiku, Malcolm z Bustin' Out miał dzieci o imionach Dudley i Mimi, a nie Malcolm II, czyli po naszemu Mirosław II. Podsumowując, tożsamości tego Malcolma również nie możemy być pewni. Ale o czym to ja mówiłam? A tak, Mirosław II Landgrab przemienił lazurową promenadę w dzielnicę biznesu. Mirosław II oraz jego syn Mirosław III nie żyją. Żyje natomiast Mirosław IV, syn Mirosława III. I to właśnie on zamieszkuje lazurową promenadę. Co ciekawe, w albumie widać zdjęcie Mirosława IV, jak całuje się w jacuzzi z jakąś rudą simką, podobną do Niny Caliente. W dwójce pojawia się też, ale nie osobiście, tylko w karcie okazji dla kariery sprzedawcy na wynos, Miśka Landgrabówna, która jest rozpuszczonym bananowym dzieciakiem i kradnie jedzenie z barów. My jako pracownik możemy dać jej nauczkę. Poza tym w dwójce na studiach tajne stowarzyszenie studenckie nosi nazwę tej rodziny. Aby opowiedzieć historię dalej, musimy się znowu przenieść do The Sims 3, tym razem do Księżycowych Jezior, ponieważ wydarzenia tam zaistniałe dzieją się najprawdopodobniej już po wydarzeniach z dwójki. Żyje tam Christina Landgrab, której pokrewieństwo z innymi Landgrabami nie jest znane. Jest naukowcem i stworzyła sobie klony samej siebie, które są jej dziećmi. Jest to dorosły Chris oraz nastolatkowie Krista oraz Chrissy. Jeżeli chodzi o przyszłe losy Landgrabów, to musimy zawędrować w przyszłość do Oasis Landing, gdzie mieszkają Gregory, Cheryl, Timothy, Lara i ich plumbot, model U. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Landgrabów. Długo namawialiście mnie na ten temat, a ja nie sądziłam, że ta rodzina jest aż tak ciekawa. Z Simspedii wynika, że Landgrabów było łącznie około 42 Simów. Z rodziną związanych jest wiele ciekawych, nierozwiązanych zagadek. Dlaczego Landgrabowie mają konflikt z Altami? Kim jest Johnny Zest? Kim jest Grzegorz Landgrab? Ja nie wiem, ale jestem pewna, że prawda gdzieś tam jest. Mam nadzieję, że ktoś obejrzał to do końca. Dzięki wam serdecznie za uwagę, zgodnie z umową z moimi kochanymi widzami na grupie Tulacze Lucjanka. Następny odcinek będzie o tajemniczym Simie i kosmitach. Zapraszam was na tę grupę. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału i do wchodzenia na różne media społecznościowe, na których się udzielam. Buziaczki ode mnie i od Luka.
i do zobaczenia w następnym odcinku Tajemnic Simów. Pa, pa!